Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 32. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o wytrwałości i wytrzymałości. O tym, co ważne, by przetrwać momenty złej passy. Czyli takie momenty, gdy idziesz drogą Twojego serca i pojawia się pustynia. Czas głodu, chłodu, pragnienia, gdzie wszystko stawia Ci kłody pod nogi, gdzie najbardziej potrzebujesz wsparcia. To są takie momenty, w których bardzo wiele ludzi rezygnuje z marzeń. I dzisiaj Siła Wyższa poprowadzi nas krok po kroku, by przyjąć mądrość wyższą i dokładnie w takim momencie wykorzystać ją. By udało Ci się zrealizować wszystko to, czego pragniesz i podążać drogą Twojego serca, czyli Twojego powołania. Dzisiaj spotykamy się w magicznej oazie i ta energia posłuży Ci dalej, bo to miejsce jest symbolem wytrwałości i wytrzymałości. To jest miejsce, które mówi, z małą ilością środków możesz osiągnąć tak wiele. To miejsce pokaże Ci, jak energia i zaufanie w siłę wyższą potrafi sprawić cuda. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, a następnie połączenia z tym miejscem mocy i potem krok po kroku uzyskasz mądrość wyższą, która posłuży Ci w kolejnych dniach i tygodniach. Dlatego zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili.